Po kilku dniach od wyboru nowego papieża Franciszka zapytamy, jak oceniają go Polacy i jakich zmian w Kościele oczekują. Bardzo dobrze, bardzo mi się podoba, bo jest bardzo przyjemny i bardzo taki skromny jest. Obojętna. Nie interesuje się, po prostu dla mnie katolicyzm nie istnieje. Pozytywnie, taka twarz miła. Dobrze, że mimo starszego wieku ma jakąś tam siłę fizyczną. Raz już się potknął, mało się nie przewrócił, ale wytrzymał. Ja go odbieram pozytywnie. Na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie. Nasze wrażenie pierwsze to było, że jest dobrym papieżem, miłym. Przynajmniej tak z wyglądu i stwarza sympatycznie. Jest. No. Pierwsze wrażenie jest dobre, ale ogólnie myślałam, że wybiorą czarnego i będzie apokalipsa. Zaskoczony, bo jak na teraz na globusie, bo mam w domu globus, ten mapę, to z drugiego końca świata ściągnęli i jestem zaskoczony, że tutaj nie znaleźli nic biskupów takich, tylko aż tam z Argentyny. Bardzo ciepły, pokorny człowiek. Uważam, że jest to człowiek charyzmy i bardzo pozytywnie go odbieram. Myślę, że wzmocni jak gdyby wszystkie pozostałe odłamy wiary, tak? Także całkowicie pozytywnie. Spodobało mi się to, jak kazał się modlić o siebie, co zresztą powiedział dwa razy, wspomniał o tym. Nie powiedział, że się będzie modlił sam o cały lud, kościół i tak dalej. Mnie ruszyło to, że powiedział, że będzie następnego dnia modlił się tylko za Rzym, a nie za cały świat, za całą ludzkość i w ogóle też mnie troszeczkę tak to tknęło. Przede wszystkim powinien zaprowadzić porządek. Dużo się słyszy o niedawnych ekscesach, prawda? Choć... Myślę, że coś zrobi porządek w tym kościele, prawda, bo księża trochę przeginają, mówiąc kolokwialnie. Należałoby chyba ogarnąć to, co jest i ten cały bałagan wkoło panujący. Bo to, skoro są księżmi, to powinni brać przykład, my bierzemy z nich, prawda? To są jednak ludzie uczeni. Nie taki prości jak my. Ja miałem nadzieję osobiście, że jak wybiorą papieża, to wybiorą, tam były słuchy tego, że będzie się odzywał do młodych bardziej na zasadzie przez środki masowego przekazu, czyli przez internet, Twittera, tak, Facebooka czy coś, to niestety nie widzę tego u Franciszka. Więcej uwagi młodzieży poświęcić, tak, żeby on tak naprawdę konkretnie się zajął jakimś tam, nie wiem, problemami młodzieży. Być takim jak Jan Paweł II, o. Może pójść za przykładem Jana Pawła II i jakoś bardziej do młodych się zwracać. Mam nadzieję, że będzie kontynuował dzieło naszego papieża świętej pamięci. Chciałbym, żeby Kościół katolicki się bardziej zdecentralizował. Znaczy, no jest chyba zbyt duży dystans między kapłanami a wiernymi. Żeby to był kościół tak, jak on prowadzi. Bo on nie tak jak u nas, że aby mszę odprawić i iść tam. On tak w Nowym Jorku jest. Każdemu, który uczęszczał w mszy, przychodzi na schody i wita się, podaje rękę. Oto, a to u nas tego nie ma. Bo to tak jakoś lekceważy sobie. Dla młodych najważniejsze jest to, żeby coś się działo, prawda? A co coś to się znaczy? Działo. Jakieś... Niekoniecznie te rewolucje jakieś, no ale żeby coś się zmieniło. Coś nowego, no. Ale... Kościół powinien zaakceptować zarówno in vitro, jak i właśnie używanie prezerwatyw, zapobieganie ciąży. Te rzeczy powinny być zaakceptowane przez Kościół. Wie pani, ja już jestem w takim wieku, że to mi jest obojętnie. Nie wiem, czy o prezerwatywach, czy o czym, wie pani, to już niech się młodzi wypowiadają. Jednak byłoby lepiej, jeżeli papież też by rozumiał takie rzeczy, tak? Typu, że jednak ludzie uprawiają seks i... Dla przyjemności, tak, nie dla prokreacji. Tak, dokładnie. Żeby papież zajmował się akurat seksem i jak, że tak powiem... Jak oczekują tego młodzi, no to trudno mi jest powiedzieć, wie pani. Kościół ma w tym swoje ma zasady i uważam, że tym powinniśmy się kierować. Kościół jest przez to krytykowany bardzo, że nie wiem, jest przeciwko temu, tamtemu. No i może lepiej by było po prostu kontynuować jakąś rozmowę, znaczy zapoczątkować ją w ogóle. A czy będzie za, czy przeciwko, to już, no według mnie powinien być za, ale recepcja in vitro,
No, takie sprawy. Jakieś badania nad komórkami macierzystymi. Cięższe problemy, załóżmy. Cokolwiek, co ludzkości może tylko pomóc, jeżeli powiedzmy ktoś jest po amputacji ręki i są badania nad komórkami macierzystymi, które w przyszłości mogą owocować tym, że ktoś tą kończynę może odzyskać, to dlaczego nie? Kościół nie może być wejść w liberalizację, tylko będzie cały czas konserwatywny, tak jak do tej pory. Bo im tak jest po prostu wygodniej. Ma pani przykład na naszych kardynałach, prawda? Kryzys wiary jest taki, że Kościół narzuca za dużo jak gdyby zasad, tak, których człowiek no, nie może do końca wypełniać. No, spójrzmy na księży, tak, to co się dzieje ogólnie. Pedofilia, jakieś dziwne, nie wiem, romanse księżów, tak, z kobietami. To co na przykład u nas w Kościele jest mniej tego. Dlaczego? Dlatego, że u nas pop ma rodzinę, tak? Ma rodzinę, ma dzieci, bardziej rozumie problemy dnia codziennego, tak? Natomiast księża w Kościele, no niestety nie. Więc... I myśli pani, że właśnie katolicyzm powinien iść w tym kierunku? Uważam, że tak, że jest to ludzkie, żeby mieć rodzinę, nie wiem, seksualne doznania i tak dalej, też to jest rzecz ludzka, a także nie uważam, że powinno być to zabronione w stosunku do księży, tak? Raczej by to polepszyłoby sytuację, moim zdaniem, w Kościele. I byłoby mniej wypaczenia. Jeżeli mogliby mieć taką możliwość założenia rodziny, to po pierwsze na pewno więcej księży by było, to jest raz, a dwa, że mieliby jakieś odniesienia do tego, jak to co mówią. O, jeszcze nie za kadencji tego papieża, niestety. Myślę, że to byłoby dosyć pozytywne, ale to jest za duży przełom jak dla naszego Kościoła. Ja nie uważam, żeby trzeba było sprowadzać zmian do Kościoła. Także uważam, że jest wszystko tak, jak powinno być.